Pani Buba pyta, dlaczego was nie widać na marszach w obronie demokracji? Czy wszystko, co się ostatnio dzieje w Polsce, jest okej? Zorganizowaliśmy ostatnio swój protest dotyczący ochrony polskiej ziemi. To była rzecz dla nas najważniejsza. Udało się i tego protestu są efekty, bo ustawa o ustroju rolnym została w znacznej części zmieniona. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie też po tych może rozmowach, po jakimś uspokojeniu nastrojów w sprawie Trybunału i wyjściu z tego impasu wychodzić na ulicę. To jest zawsze ostateczność. Pan patrzy na kot z rezerwą? Nie, to jest ruch społeczny, który dość silnie się rozwinął i każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów. No tak, ale panu jest blisko do kodu, czy raczej tak pan szuka swojej absolutnie drogi nie z kodem, nie z PiS-em? Nie, absolutnie, absolutnie własną ścieżką. Na pewno no, kod jest chyba polityczną organizacją, więc myślę, że też im nie zależy, żeby szukać członków spośród partii politycznych. No tak, tylko pytanie gdzieś, jak się ta organizacja, jak się jej losy potoczą i czy w którymś momencie w politykę nie wejdzie. Ale rozumiem, że jeśli będzie wchodzić, to nie z PSL-em. Raczej nie, na pewno nie z PSL-em. My będziemy samodzielnym bytem politycznym. Pan ciekawy pyta, jak skomentuje pan ostatnią poprawkę do ustawy o obrocie ziemią rolną zezwalającą Kościołowi na handel ziemią bez żadnych ograniczeń? To jest poprawka, za którą głosowaliśmy. Myślę, że jeżeli ktoś na przykład oddaje swoją ziemię po to, żeby trafić i być zaopiekowanym na starość w ośrodku, w jakimś domu pomocy prowadzony przez kościół, przez zakon, nie widzę nic w tym złego. Nie uważa pan, że to będzie pole do nadużyć? Nie, akurat nie w tym punkcie. Znaczy widzę tam gorsze pola do nadużyć przy hegemonia w decyzjach prezesa czy prezesa agencji czy ministra rolnictwa. To jest dużo bardziej niebezpieczne, korupcjogenne i to może powodować jakieś zawirowania. Ale uważa pan, że ta poprawka dotycząca kościołów czy kościoła jest poprawką, która rzeczywiście jest sensowna? Zagłosowaliśmy za nią, więc uznaliśmy, że lepiej, żeby była wprowadzona niż nie. Bo wie pan, jak to wygląda, no, że oto nagle prawica czyni jakieś koncesje kościołowi w ustawie, która miała twardo bronić ziemi rolnej. To są kościół i związki wyznaniowe różne, to nie jest tylko kościół katolicki oczywiście. No, ale wiemy doskonale, kto posiada najwięcej ziemi w Polsce. Jest jeszcze kościół prawosławny, kościół ewangelicki, więc nie ograniczajmy się tylko do największego oczywiście kościoła katolickiego. Ja w tym nie widzę ryzyka, powiem szczerze. Dlaczego, pyta pan Luki, dlaczego stanowczo i zdecydowanie nie sprzeciwiacie się, czy nie przeciwstawiacie się burzeniu Polski przez PiS? Trybunał, media, służba cywilna, policja, wojsko, czy to nie są sprawy ważne? Dlaczego jesteście tacy miękcy? Sprzeciwiamy się w tych... Znaczy każdy ma swoją jakąś specjalizację. My mamy tą w obszarze wsi, energetyki odnawialnej. Tu się bardzo mocno sprzeciwiamy na przykład ustawie antywiatrakowej, blokowaniu energetyki prosumenckiej, w ingerencji w dziedziczenie ziemi. Sprzeciwiamy się wszystkim tym sprawom, które dotyczą właśnie wolności też prowadzenia działalności rolniczej i dbania o polską ziemię. Dbanie o polską ziemię jest naszym takim wyznacznikiem. W tym się specjalizujemy. Zgłaszamy dzisiaj na przykład naszą ustawę również, poprawkę do ustawy 500+, żeby była zasada złotówka za złotówkę. Czyli jak ktoś przekroczy próg dochodowy o złotówkę, to żeby nie miał 500 zł, ale 499, ale żeby coś miał, a dzisiaj przepada z kretesem. Więc w tych obszarach, w których się specjalizujemy, jesteśmy aktywni i myślę, że ta merytoryczność zostanie doceniona. Pani Maryśka pyta, dlaczego w gminach, powiatach jest cała masa mentalnych ZSL-owców, którzy obstawiają czołowe miejsca na listach i siedzą w radach gmin, powiatów? Młodzi ludzie z PSL-u patrzą na to, obojętnieją lub odchodzą. Czy ma pan jakiś pomysł na zmianę tego? To, że ja jestem prezesem, to jest już zmiana pokoleniowa na górze, ale ona do niej dochodzi też na poziomie gminy, powiatu czy województwa. Mamy na przykład najmłodszego chyba prezydenta, jednego z najmłodszych prezydentów w Polsce, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Mamy młodych marszałków i w Adam Jaruba w województwie świętokrzyskim, Dariusz Klimczak w województwie łódzkim, w innych miejscach. Teraz mamy
czas kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PSL-u i widzę, że w wielu miejscach dochodzi do zmiany pokoleniowej, jest nowy prezes na poziomie gminy czy powiatu i bardzo dobrze. Czy to oznacza, że będzie też wybór nowego prezesa? Będzie, tak. Pan będzie kandydował. To jest przed nami, ale nie po to wchodziłem do tej rzeki w trudnym, najtrudniejszym jej momencie, żeby z niej szybko się ewakuować, jeżeli będzie taka wola koleżanek i kolegów na kongresie, który będzie w listopadzie, to będę chciał kontynuować tą misję. A będzie pan miał jakiegoś kontrkandydata? Zawsze musi być kontrkandydat PSL-u, bo my mamy tak, nie tak jak niektóre formacje, że u nas jest wybór. No ale już jakiś, czy jest taki naturalny rywal, który wie pan, że panu zagrozi? No pan na pewno to śledzi bardziej niż my wszyscy. Nie widzę na razie. Nikt się nie określił, nikt nie powiedział. Znaczy, sytuacja też nie jest pewnie tak bardzo zachęcająca do bycia dziś kandydatem na prezesa PSL-u, bo to jest funkcja, która przynosi dzisiaj dużo ciężarów na plecy, trzeba wziąć na siebie. Sprawa nie jest łatwa, nie zostaje się wicepremierem, nie jest się w koalicji rządowej. Nie jest to taki moment, w którym cymesem największym jest wzięcie i bycie prezesem PSL-u, choć dla mnie to jest największa duma i największy zaszczyt w moim życiu. Pan, ktoś podpisujący się jako PSL, pyta, co tam słychać u Burego, Pawlaka i Piechocińskiego? No to po kolei, co słychać u Burego? Myślę, że wyjaśnia swoje sprawy, zajmuje się swoim życiem. Ale ma pan jakiś kontakt z nim? Rozmawialiśmy na spotkaniu świąteczno-noworocznym w Rzeszowie kilka tygodni temu, składaliśmy sobie życzenia. Premier Pawlak ma bardzo, myślę, ogromne doświadczenie i zajęcie w straży pożarnych, jest prezesem związku, ma też te, tak jak sam podkreśla, zawsze lubił samodzielność, zawsze lubił też to, że może decydować o tym, w którą stronę idzie. No jest byłym premierem, no jest to postać wybitna. A prezes Kalinowski jest europarlamentarzystą. Piechociński był. A premier Piechociński też jest i nie tylko aktywny, jak widzimy w tej przestrzeni internetowej, ale i gospodarczy. Ale rozumiem, że pracą naukową bardziej? Czy myślę, że też, ale też ma duże doświadczenie w promocji gospodarczej. Warto to teraz spożytkować. I pan Krzysztof pyta, czy PSL zagłosuje za obniżeniem wieku emerytalnego? Zbieramy podpisy pod naszym projektem 40 lat stażu pracy. Jeżeli ta poprawka lub ta ustawa, najlepiej ta ustawa naszego autorstwa i czy obywatelskiego teraz autorstwa, weszłaby w życie, to można różne scenariusze rozważyć. Tego bym nie wykluczał. I pan narodowiec pyta, dlaczego mimo szerokiej wiedzy i doświadczenia 31-letnia wtedy pani Katarzyna Kalata przegrała w konkursie na stanowisko prezesa ZUS? Bo to był konkurs, który miał kilka etapów i konkurs nie wyłonił kandydata. Nie wyłonił, nie został rozstrzygnięty. Nie, ostatni etap nie przeszedł pomyślnie dla nikogo, w tym dla pani Kalaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.